O nie, to ta zła pani. Patyk, spadamy. Gdzie jesteś? Powiedz coś. Odpowiedz. Ta wiedźma tu jest, co? Cześć, ty też tutaj? Uważaj, ona jest zła. To ona potrąciła mamę. Teraz ty zmyślasz. Wymieniła migacz w swoim aucie. Płacząca pani mechanik to naprawiła. Mona? Byliście u Mony? Dzwoń na policję. Staliśmy w miejscu. W miejscu? Twoja matka w nas uderzyła. Co takiego? Nawet nie jechaliśmy. Staliśmy w miejscu. Skup się, to jest gaz, prawda? A to jest? Sprzęgło. Tak, a to? Hamulec. Tak, powoli wciskaj gaz. Nagle coś huknęło. Gdybyśmy ją zauważyli, to byśmy pomogli, ale niestety niczego nie zauważyliśmy, więc po prostu wróciliśmy do domu. Bardzo żałowałam, kiedy uświadomiłam sobie, że to była mama małego. Ale myśmy w nią nie uderzyli. Ona po prostu się nie zatrzymała. Może coś z hamulcami? Wyjdźmy na zewnątrz odetchnąć świeżym powietrzem, dobrze? Jestem w kropce mały. Po pierwsze, zachowała się w porządku, bo zabrała nas do szpitala. Ale wtedy pomyśleliśmy, że potrąciła mamę. I wtedy była zła. Ale ona nie potrąciła mamy i jest znowu dobra, więc kto tu jest zły? Patyk, ty wpadłeś w rower mamy. Ja? Tak, przecież cię wyciągnąłem. Ale to znaczy... To znaczy, że mama znalazła się w szpitalu przez nas.